Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku w Ogromcu Mitów. Jak tam po świętach, moi drodzy? Wszystko gra, jeśli tak, to zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Zostawcie mnóstwo łap w górę, bo coś aktywność spadła na moim kanale ostatnio i osoby, które nie subskrybują, mam do was pewną prośbę. Zostawcie suba i zostawcie dzwoneczek. I nawet stali subskrybenci, niech sobie taki dzwoneczek włączą, bo jest jakiś problem ogólny na YouTubie, że nie wyświetlają się powiadomienia o nowych filmach. A ważne jest, żebyście byli, żebyście pisali wasze mity i żebyście się pojawiali w odcinkach. Także co, moi drodzy? Wszyscy teraz subskrybujecie, klikacie dzwonek i oglądacie dzisiejszy odcinek Ogromców Mitów. W domu Michaela w kuchni napój warzywny może odnowić ci życie. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak to dokładnie jest, moi drodzy, z tym sokiem? Jak widzicie, mam połowę HP gdzieś przed chwilą. Postarałem się po prostu, wskoczyłem pod kilka samochodów. No i zobaczymy, czy ten zdrowy biosoczek, który zawsze tutaj stoi, przygotowany przez najprawdopodobniej tę sprzątaczkę, która gdzieś tutaj po domu cały czas się porusza i krząta. Sok warzywny, czy on podniesie nam HP? Oto jest pytanie. Wydaje mi się, że tak. I... zresztą zobaczymy. Full kamera. Czy HP nam się podniosło? Ciężko stwierdzić. Naprawdę ciężko stwierdzić. Naprawdę nie jestem tego pewien. Dlatego oddalę się też na jakąś znaczną odległość. Mam nadzieję, że dom się przeładuje i że teraz znowu ten soczek będzie dostępny gdzieś tutaj w kuchni. Dokładnie. I teraz dobra. Mniej więcej widzę, ile tego życia było. Jak widzicie, jakaś rana na czole Michaela jest. I jak to wygląda właśnie z tym HP, które chyba się podniosło. Ciężko stwierdzić, moi drodzy, naprawdę. Dobra, trzeci raz. Sprawdzamy, czy teraz HP faktycznie choć troszkę wzrośnie, wzrosło. Jak widzimy, teraz widać, że to HP się zregenerowało. Ten pasek już prawie do końca się zapełnił. Czyli teraz, jak po prostu napijemy się jeszcze raz, powinniśmy już zapełnić całkowicie pasek. Także, o nie, znowu Amanda, więc musimy się niestety oddalić. Spróbujmy teraz. Teraz jej nie ma i teraz mamy soczek, który, jak widzicie, pijemy i zobaczymy, czy faktycznie HP idzie do góry. Dlatego znika nam mapa. No teraz nie poszło. Moi drodzy, czyli to jest chyba kwestia losowa. Doszliśmy do ciekawego odkrycia, bo teraz powinien ten pasek wzrosnąć, on się zupełnie nie ruszył. Mam nadzieję, że wiecie, na który pasek patrzeć. Lewy dolny róg, zielony pasek. Włącza nam się cutscenka, co może sugerować fakt, że po prostu coś nam się tam będzie zmieniać. O, i teraz jak widzicie, była taka animacja energii, ale znowu nie wzrosło. Drugi raz nie wzrosło, raz wzrosło, ale może po prostu raz wzrosło przez to, że gra nam przydzieliła troszkę więcej HP, a niekoniecznie ten warzywny sok. Dobra, jeśli teraz, moi drodzy, nie przybędzie nam HP, to znaczy, że nam nie przybywa HP, bo już naprawdę kilka tych prób było. No nie, nie przybywa. Musiało nam przybyć po prostu tak przez grę. Sok warzywny, moi drodzy, w tym przypadku zupełnie nie działa. No tutaj raczej żadnych niespodzianek być nie powinno. Kiedy pokazujesz faka, nie możesz zmienić kamery. Dobra, panie Philips, czas wyjść z domu i pokazać kilku ludziom środkowego palca. Wszyscy wiemy, jak to wygląda i wiemy, jak to działa w GTA. No i po prostu wiemy, jak wygląda animacja. Moi drodzy, Trevor ma dużo rzeczy tutaj w dłoni. Chcemy bez broni. Teraz, jak widzicie, pokazuje środkowy palec. Tak to wygląda na kamerze trzecioosobowej. Gdzieś ta ręka cały czas podąża za na przykład różnymi ludźmi. Oni też na to reagują. Uprzedzam już mity, bo często piszecie właśnie mity powiązane z tym mitem, który robimy na bieżąco. Czyli będziecie pisać, czy pedy reagują, albo że pedy reagują, albo nie reagują. Moi drodzy, część tych pedów faktycznie reaguje na te brzydkie napisy. Boże, napisy, na te brzydkie esty Trevora. Ale nie o to nam tutaj chodzi. Chodzi nam o jeden podstawowy fakt, moi drodzy. Czy jak pokażemy środkowy palec, możemy nacisnąć teraz V i zmienić kamerę. Uwaga. Klikam V. Teraz puszczam. Moi drodzy, to cały czas ten sam przycisk. Teraz, jak widzicie, znowu pokazałem fakera. Nie da się. Na każdej kamerze chyba nie da się przerzucać. Dokładnie. Czyli jest to zablokowane. Czemu? Nie wiem. Czy jak celujemy bronią, również to tak samo wygląda? Również. Więc środkowy palec wcale nie jest tutaj wyjątkiem. Wow. Jak ja go trafiłem. Celując w samochodzie czymkolwiek, albo pokazując po prostu jakieś gesty, nie jesteśmy w stanie zmienić kamery. Rockstar to zablokował. Czemu służy taki zabieg? Pojęcia zielonego nie mam, ale jest jak jest. I mit jest, moi drodzy, potwierdzony.
Gdy NPC ma rozbitą szybę w aucie, nie dostaje obrażeń z paralizatora. Dobra mordy, czas sprawdzić kolejnego mita, czyli rozwalamy szybę i sprawdzamy, czy paralizator faktycznie zada jakieś obrażenia pedowi. Mamy tutaj kobietę, więc nie będziemy testować tego z tą panią, poszukamy jakiegoś faceta. Same kobiety jeżdżą w okolicach plaży chyba. Moi drodzy, włączyłem sobie taką opcję jak Ignored by Everyone. Jak widzicie, teraz pedy zupełnie nie reagują, gość nie panikuje. Albo mi się wydaje, nie, po prostu mnie olał. On czuje się ignorowany teraz i ta modyfikacja właśnie to nam zapewnia. No ale gość niestety jedzie. Zobaczymy, zaraz zatrzyma się pewnie do światła i będzie lepiej. Albo on faktycznie spanikował. Nie, na pewno nie spanikował. Dobra, tu jest czerwone światło. Aaaa, typie. No i zniknął. Tutaj siedzi dwóch gości. Okej. Staram się im rozbić szybę. Stop, 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 stop. Cholera. To jest właśnie troszkę niefajne w tej modyfikacji i w tej opcji, że po prostu te pedy faktycznie nas ostro ignorują. Dobra, i teraz pytanie, czy po zbiciu tej szyby paralizator zada jakieś obrażenia naszym pedom? Sprawdźmy. Zacznijmy od ciebie, gościu. Oj, zadał. Jak będzie z tobą? Szyba chyba nie chroni. Oj, nie chroni. Żyją chociaż... Ej, to był śmiertelny cios. Aż mi głupio, bo tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Może to zależy od samochodu. Dobra, może kierowca tira. Pod kątem zbijam szybę, żeby po prostu go nie uszkodzić. Ej, co z tobą, mordo? Nie, no też, moi drodzy. Nie ma czegoś takiego jak jakaś niewidzialna bariera ochronna, która działa po prostu w ten sposób, że pedy nie dostają obrażeń. Pedy dokładnie tak samo reagują. Może chodzi o boczną szybę. Tak też może być, więc jeszcze raz boczna szyba została zbita. Siema, ziom. Dostał, szyba w żaden sposób nie chroni go przed śmiercią. Jak łomem zaczniesz niszczyć automat, to wyleci hajs. Dobra, moi drodzy, sprawdzamy kolejnego micika. Mianowicie, czy wyleci jakaś kasa z tego automatu, którego wcześniej to zdestrojujemy, zdemolujemy całkowicie. Na razie da się tutaj kupić napój, bo widnieje komunikat. My potłuczemy trochę łomem i zobaczymy, czy faktycznie wyleci jakaś kasa. I czy to jest sposób na zarobienie jakiejkolwiek początkowej kasy w grze GTA. O Jezu, przepraszam. Na pewno nie w ten sposób. Tutaj wypadła kasa, ale nie o to nam chodzi. O, jakiś dziwny odgłos. Wow, z kamery pierwszoosobowej. Moi drodzy, zobaczcie, co ja zrobiłem. Teraz nie możemy już w ogóle kupować napojów tutaj. Nie ma już takiej informacji. Zdemolowaliśmy w tym momencie automat, ale nie widziałem, żeby gdzieś na moje konto wpłynęła jakaś gotówka. Może właśnie pierwszoosobowa. Słuchać taki przerażający odgłos na pierwszoosobówce. Demoluję go ostro, ale no nie wyleciała z niego żadna kasa. Z tego gościa wyleciała. Z tego kupię. Może trzeba najpierw kupić. I wtedy ten dolar zostanie mi wyrzucony, jak rozwalę łomem. No zobaczymy. Nie mam pojęcia, czemu Franklin jest w kasku. Staram się znowu zbić tą obudowę tutaj. O, słychać, jakieś szyby się potłukły. Okej, okay, zniszczyłem go, ale kasa nie wyleciała. I bije już naprawdę długo. Zielony jest wytrzymalszy. Swoją drogą, jak tutaj dzisiaj ładnie. Co się stało, że to GTA jest takie piękne? Zostawcie łapę w górę, moi drodzy, za ten piękny zachód słońca. Popatrzcie, jak tutaj jest ładnie. Ta gra to istne dzieło sztuki. Serio. A co do naszego mita? Niestety obalamy. W GTA nie ma starych pedów. Moi drodzy, widziałem tego mita kilka razy. I coś mi się wydaje, że ktoś albo nie grał w GTA, albo nie wiem, po prostu nie zwiedzał dokładnie. Nawet w środowisku naturalnym jesteśmy w stanie spotkać starych ludzi, ale ja wam pokażę jedną ciekawą rzecz. Jest tutaj taka opcja jak Cutscene Models. I tutaj są wszystkie modele po prostu osób, które występowały gdzieś tam w fabule, przewijali się, prawda, Kletus jest i tak dalej. Nawet tutaj są modele, które nazywają się Old Man 1. To jest Old Man 1. I on może faktycznie jest old i stary, ale jeszcze nie robi takiego wrażenia jak Old Man 2. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy w GTA nie ma starych ludzi? Chyba są. Można by szukać naprawdę dużo. Zobaczcie, a ten może jest siwy, ale jeszcze nie jest na tyle stary. Ja zaraz znajdę, postaram się przynajmniej znaleźć kolejnego jakiegoś starego człowieka. No i proszę, pilot. I też wygląda na starszego, bardziej doświadczonego. Ten mit też jest troszkę napisany ogólnie, starych ludzi. No nie wiem, czy tego gościa możemy zaliczyć jako starą osobę. Według mnie możemy. Kolejny, proszę, bezdomny.
wygląda naprawdę staro. Starzy ludzie faktycznie istnieją. W sensie w GTA, no bo to, że istnieją, to wiemy dobrze. Moi drodzy, jest tutaj jeszcze wioska altruistów, do niej teraz lecę. I tam najprawdopodobniej znajdziemy gościa, który jest stary i możemy spotkać go tam w środowisku naturalnym. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czy ten gość nie jest starszym facetem? Zdecydowanie jest. Swoją drogą, nie wiem, czy słyszycie tę muzykę, która się tutaj włączyła. Czy tutaj faktycznie ta muzyka zawsze tak grała? To brzmi jak normalnie w jakimś Red Dead Redemption. Co to jest za muzyka? Jestem w totalnym szoku. Czy altruiści faktycznie mieli taki podkład dźwiękowy tutaj? Dajcie znać w komentarzach i posłuchajcie. Jestem w szoku, bo nigdy wcześniej tej muzyki tutaj nie słyszałem. Kolejny starszy człowiek, jak widać. Sami starsi ludzie tutaj są. Tak, wylatuje stąd i ta muzyka przestaje grać. Patrzcie. Wow. Jeśli staniesz w miejscu i zaczniesz palić gumę, to licznik prędkości w grze podniesie się do 40 km na godzinę. Dobra, sprawdźmy, jak tu wyglądają zegary, moi drodzy. Teraz jest wszystko na 0,0, zaczynamy palić gumę. I faktycznie możemy zauważyć, że te zegary podnoszą się do 40 km na godzinę. Albo mil na godzinę chyba, bo tutaj to jest pokazane w milach. Więc tak jest, na pewno samochód numer 1 tak ma. O, sprawdzimy, czy ten van tutaj też tak ma. U niego ten licznik wygląda zupełnie inaczej, ale zaczynamy mielić i też podobnie, prawda, ta wskazówka się podnosi. Moi drodzy, słabo widać tę wskazówkę, ale widać. W ciemności jeszcze gorzej, ale ja widzę, że ona podnosi się tak mniej więcej do 40. Wszystkie te wskazówki podnoszą się w miarę w tym samym miejscu. Dobra, jeszcze szybki test na przykład baletem, takim sportowym samochodem. Dokładnie, moi drodzy, to samo, jak widzicie. Gdzieś w okolice 40 mil na godzinę podnosi nam się licznik, czyli już wszystko wiemy. Moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie suba. Pamiętajcie o tym dzwoneczku i wpadnijcie do sklepu. W sklepie niedługo dostawa nowych bluz i czapek, także jeśli chcecie coś wyrwać, to już w styczniu będzie okazja. No i co? Do następnego odcinka, który będzie najprawdopodobniej jutro. Łapki.